Witam Państwa po raz dziewiąty. Kontynuuję rozważania o czwartym wymiarze. Zacznijmy jednak od czegoś innego. Powiedzmy, że żyjemy w świecie, który wydaje się nam płaski. Z grubsza biorąc odpowiada to naszej rzeczywistej sytuacji w świecie fizycznym. Ziemia jest wprawdzie z dużym przybliżeniem kulą, ale tak ogromną, że lokalnie wydaje się nam, iż chodząc po niej poruszamy się po płaszczyźnie, prawda? Jak moglibyśmy się przekonać, że tak nie jest? To oczywiście tylko jeden z możliwych sposobów, to o czym będę mówił, ale dość skuteczny. Ano na przykład tak. Gdyby cała przestrzeń była płaska, to kreśląc wokół siebie coraz odleglejsze od nas okręgi, o tak właśnie, za każdym razem otrzymywalibyśmy okrąg o większym obwodzie. To jasne i zrozumiałe. Jeśli jednak przestrzeń jest zakrzywiona, na przykład jest właśnie kulą, to sytuacja będzie wyglądała inaczej. W pewnym momencie nakreślimy okrąg dalszy od nas o promieniu większym, a jego obwód się zmniejszy. Widzą to Państwo? Na kuli nie może przecież istnieć koło o obwodzie większym niż obwód równika. No to teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy nasza fizyczna przestrzeń trójwymiarowa jest w pewnym sensie płaska, czyli euklidesowa, czy też zakrzywiona, oczywiście zakrzywiona w czwartym wymiarze. Z góry Państwu powiem, że tej odpowiedzi nie znam, ale doskonale wiem, jakby ją można było uzyskać. Rzecz jasna, analogicznie jak w poprzedniej sytuacji, powinniśmy zacząć budować wokół siebie coraz większe kule, czy poprawniej mówiąc sfery. I jeżeli powierzchnia którejś z kolei z tych brył okaże się mniejsza od poprzedniej, to będzie to znaczyło, że nasza zwykła przestrzeń nie jest przestrzenią euklidesową. Eksperyment jest, delikatnie mówiąc, trudny do przeprowadzenia, ale łatwy do pomyślenia. Pomyśleliśmy zaś o nim dziś dlatego, żeby sobie uświadomić, że jeśli nawet coś wydaje się nam doskonale znajome, naturalne i oczywiste, jak właśnie przestrzeń, w której w końcu rodzimy się i żyjemy, to może się łatwo okazać, że to coś ma w istocie właściwości zupełnie niespodziewane. Mniej więcej to zapewne miał na myśli niejaki Szekspir, mówiąc, że są na niebie i ziemi rzeczy, o których waszym filozofom się nawet nie śniło. Miał niewątpliwie na uwadze filozofów nieznających matematyki. Niestety jest takich całkiem sporo. Inna sprawa. Weźmy pod uwagę tak dobrze znaną nam figurę jak kwadrat. To, ujmując rzecz analitycznie, zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których obie współrzędne zawarte są między zerem a, powiedzmy, jednością. Składa się z czterech wierzchołków i czterech boków. Jego przestrzennym odpowiednikiem jest naturalnie sześcian. 8 wierzchołków, jak widać, 6 ścian bocznych, 12 krawędzi. Jest to analitycznie znów zbiór wszystkich trójek liczb mniejszych od jakiejś liczby z góry danej. Znów na przykład od jedynki. Naturalnie w przestrzeni czterowymiarowej też istnieje odpowiednik takiej bryły. Nazywa się dość dziwnie, pewno Państwo nie znają tego słowa, tesserakt. Analitycznie to rzecz prosta, zbiór czwórek liczb mniejszych od liczby z góry zadanej. Ma on, muszą mi teraz Państwo uwierzyć na słowo, 16 wierzchołków, 32 boki, 24 ściany i jeszcze 8 trójwymiarowych komórek. Wyobrazić go sobie trudno, w końcu chodzi o czwarty wymiar, ale tak jak można zobaczyć rzut kwadratu na prostą, czy sześcianu na płaszczyznę, tak można również zobaczyć rzut tesseraktu na naszą przestrzeń. Żeby było ciekawiej, zrobiłem odpowiednią animację, by mogli Państwo podziwiać, jak ów rzut tesseraktu na naszą przestrzeń się zmienia, gdy sam obiekt się w przestrzeni czterowymiarowej obraca. Mam nadzieję, że zapamiętają Państwo to słowo tesseract. Mam też nadzieję, że uwierzyli mi Państwo, iż do przestrzeni czterowymiarowej matematyk potrafi zajrzeć. Choć wyobraźnia zwykłego człowieka tam sięga z najwyższą trudnością. Do usłyszenia.